Witam Państwa 8 kwietnia. Zobaczmy tradycyjnie WIG20 w skali tygodniowej. Tutaj dla mnie cały czas dość istotnym punktem odniesienia pozostaje węzeł 1579-1600 w sensie takim konstrukcyjnym. Wiarygodna zapora podażowa Fibonacciego wyznaczona między innymi na bazie 23 i 6 całej BES-y. Tutaj pojawia się także element symetrii. Kilka innych projekcji, wiarygodnych projekcji. Widzimy, że doszło do naruszenia tej strefy. Ruch wzrostowy wytracił swój impet w okolicy zniesienia 30% całego ruchu spadkowego. No, w kontekście 1579-1600 na pewno istotne będzie też jutrzejsze zamknięcie. To jest bowiem średnioterminowa zapora podażowa i na razie fakty są takie, że doszło do wyraźnego naruszenia tej strefy, ale popyt w którymś momencie odpuścił. No i teraz podaż stara się zanegować ruch, choć jeszcze jest dosyć daleka droga, by można było mówić tutaj o pierwszym wiarygodnym, takim wstępnym sygnale negacji całej tej inicjatywy popytu zapoczątkowanej w 1257-1288. Dla mnie wybicie 1487-1500, czyli strefy wyznaczonej na bazie 38,2 i 61,8, dwóch podstawowych zniesień, rzeczywiście wskazywałoby, że to naruszenie istotnego oporu to nie był przypadek, tylko efekt słabości byków. No i nie można wykluczyć, że w przypadku potwierdzenia na razie takiej wstępnej tylko obserwacji, potwierdzenia w postaci wybicia 1487-1500, no mówiąc w cudzysłowie, podaż poszłaby za ciosem i doszłoby wtedy do wykrystalizowania się kolejnej podwali spadkowej. Jeszcze wiarygodniej wygląda to w przypadku WIG-u. Tutaj 43.314, 43.600 to jest ten punkt odniesienia, no ale proszę zwrócić uwagę, że zadziałała strefa 45.374, 45.755. Nie jest co prawda tej rangi zakres, jak wymieniony przed momentem opór, bo tu także pojawia się ten element symetrii, czyli fala A. Ten ruch wzrostowy jest identyczny jak punkt odniesienia, czyli ta podwala wzrostowa zaznaczona zieloną linią, zniesienie 23,6 również. No ale można utworzyć tutaj już klaster Fibon. Na WIG-u 20 jest problem, bo tu możemy posiłkować się tylko zniesieniem 30% tak naprawdę. Natomiast na WIG-u możemy utworzyć klaster składający się z zniesienia 30% i 38,2. Także inne tutaj zniesienia nam grupują się w tym korytarzu 45,374, 45,755. Więc tutaj na bazie szerokiego rynku możemy zobaczyć, że podaż się uaktywniła powiedzmy w takim nieprzypadkowym rejonie cenowym. Ale na razie też poczekałbym na ten finalny tutaj sygnał w postaci ceny zamknięcia, no i jakby przebiegu handlu już po świętach. W kontekście właśnie węzła 43.314, 43.600, bo wydaje mi się, że krótkotrwałe naruszenie tylko tej średnioterminowej zapory podażowej. To jest ta sama narracja jak w przypadku WIG-20. No, to nie byłby najszczęśliwszy sygnał dla posiadaczy długich pozycji, czy ogólnie dla popytu. To raczej świadczyłoby o tutaj możliwości jednak przejęcia inicjatywy przez podaż. No, a takim też dla mnie potwierdzeniem w przypadku WIG-20, jeszcze raz powtórzę, tym potwierdzeniem byłoby wybicie 1487-1500, tak zwany węzeł Dina Polego, natomiast w przypadku indeksu WIG wybicie 41.643, czyli to jest tutaj pokazane pojedyncze zniesienie 38,2 całego ruchu wzrostowego. Więc taka dosyć ciekawa sytuacja. Na razie popyt posiada przewagę, no ale z punktu widzenia techniki kluczową kwestią będzie ostatecznie to, według mnie, czy bykom uda się utrzymać ten węzeł 43.314, 43.600. To jest póki co dla mnie dość istotny punkt odniesienia. Oczywiście pokonanie tej kolejnej lokalnej, tak to nazwijmy, zapory podażowej 45.374, 45.755 wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji wzrostów i wtedy
najpewniej indeks powróciłby tutaj do 47, 350, 48, 155. To jest równorzędna zapora podażowa w stosunku do 43, 314, 43, 600. Zobaczmy kontrakty. Tutaj z kolei no na pewno trzeba wyeksponować dwie strefy, 1643, 1666. No, wczoraj bardzo precyzyjnie ten opór zadziałał. Początek sesji dla byków, potem ruch boczny rozwijający się właśnie w rejonie, czy też nawet dokładnie w strefie 1643-66, no i końcówka, jak wiemy, należała już do podaży. No ale co istotne, ruch spadkowy wytracił impet tutaj w 1579. Więc te dwie strefy są ewidentnie respektowane przez rynek, co do tego nie ma wątpliwości. Ważna informacja to taka, że opór 43-62 odgrywa nieprzypadkową rolę. O tyle ważna, bo w przypadku jego wybicia, gdyby popyt wykazał się determinacją i udało się zanegować ten opór, uzyskalibyśmy w moim odczuciu w miarę wiarygodny sygnał kontynuacji całego ruchu wzrostowego. No ale strefa 43-62 to także projekcje tego układu A, B, C, D, który jest widoczny bardzo dobrze właśnie w ujęciu intradayowym z taką dość złożoną, mało książkową, tak to nazwijmy, falą CD. No niemniej jednak projekcje wypadają w tym przedziale, to jest układ prospadkowy. No i dla mnie wybicie 1570-79 no, byłoby takim przynajmniej wstępnym sygnałem wyczerpywania się potencjału wzrostowego rynku, a kolejnym potwierdzeniem, już wydaje mi się decydującym, to niemożność również obrony 1491-96. O tej strefie już trochę dzisiaj pisałem. Oczywiście na bazie wykresu intradayowego możemy tutaj posiłkować się różnymi wzmocnieniami, na przykład linią czerwoną, wiarygodną dolną linią kanału, na przykład linią niebieską, median line. Te linie tutaj przecinają się w tym przedziale 91-96, a bazą, jeśli chodzi o ten węzeł, jest zniesienie 38,2 całego ruchu wzrostowego. Tutaj też łatwo sprawdzić, jeżeli ten punkt odniesienia, czy ten punkt odniesienia wzięlibyśmy pod uwagę, no to też wypada 61,8 czy 68,5, w zależności, który z tych punktów weźmiemy pod uwagę. To jest naprawdę ciekawa, potencjalnie istotna zapora podażowa, no, popytowa oczywiście, strefa wsparcia, więc wybicie takiego węzła w kontekście ukształtowania się punktu zwrotnego, no w eksponowanym przeze mnie już od długiego czasu w przedziale 1643-62, mogłoby świadczyć, że to był tylko ruch odreagowujący, układ prospadkowy ABCD i niestety przed podażą z kolei perspektywa osiągnięcia nowych tutaj, znaczy może nie nowych minimów cenowych, no ale zejście tutaj w głąb tego ruchu, czy nawet może możliwość negacji całkowitego zanegowania właśnie tej ostatniej inicjatywy popytu. Ale na razie chyba trzeba się jeszcze trochę wstrzymać z takimi pesymistycznymi dla strony popytowej tutaj z konstatacjami, ponieważ no 1570-79 póki co jest respektowana, a nawet gdyby ugięło się pod naporem podaży, no to mamy w zanadrzu właśnie ten wymieniony przed momentem obszar 1491-96. Więc to są takie moje tutaj drogowskazy, można powiedzieć, rynkowe, bo te strefy działają. Akurat w przypadku kontraktów możemy mówić o ogromnej precyzji, bo i węzeł 1643-69 już wczoraj w jego rejonie ruch spadkowy wytracił impet, dzisiaj mamy potwierdzenie, więc no nie można wykluczyć, że utrata tego wsparcia mogłaby być takim bodźcem wzmacniającym podaż. A w dalszej kolejności 1491-96, choć też w komentarzach online tutaj pisałem dzisiaj o pułapie 1529, bo z kolei w tym rejonie wypadają projekcje układu takiego skrajnie intradayowego A, B, C, D, gdzie mamy zależność 1272, a B równa się CD. No ale to dla osób, dla traderów, którzy rzeczywiście posiłkują się, czy też biorą pod uwagę takie sygnały generowane już wyłącznie na bazie horyzontów intradayowych. Indeks DAX też ciekawie to wygląda w kontekście tutaj przede wszystkim 10256, 10372. To jest troszeczkę analogiczna sytuacja w przypadku WIG-20, też naruszenie, choć nie tak silne, ważnego oporu wyznaczonego na bazie 38,2 całego tego ruchu spadkowego. To jest
też to ostatnie minimum, więc taka zasada zmiany biegunów. No też na pewno to ta tygodniowe zamknięcie, ponieważ to jest średnioterminowy opór, no, będzie miało tutaj swoje znaczenie. I też posiłkuje się pojedynczym zniesieniem 38,2 całego ruchu, to jest pułap 9,697. Utrata tego pułapu mogłaby wzmocnić podaż. Jeszcze precyzyjniej działa to na S&P. Strefa 2651-59 została zanegowana, no ale kolejny węzeł 2769-2793, znany nam już z moich poprzednich opracowań, wzmocnienie w postaci median line, która w pobliżu przebiega. No tutaj punkt zwrotny się ukształtował, co do tego nie ma wątpliwości, a to jest już strefa wyznaczona na bazie zniesienia 50%. Więc teraz mam trochę kłopot z wyznaczeniem wiarygodnego wsparcia, trochę problem z utworzeniem węzła klastra popytowego, więc tak naprawdę posiłkuję się póki co tutaj, jeszcze nie wpadłem na pomysł, jaki mógłby być to wiarygodny obszar cenowy, więc pozostaje mi zniesienie 50% całego ruchu. Z różnych względów nie chcę wchodzić w szczegóły, tutaj też się posiłkowałem wykresem w skali dziennej, ale to jest mniej więcej taki rejon według mnie 2477, gdzie popyt powinien się uaktywnić, bo negacja wsparcia no, na tym etapie mogłaby rzeczywiście tutaj przyspieszyć ewentualne działania takie odwetowe podejmowane ze strony sprzedających. Więc mniej więcej 2477 jako potencjalnie istotna zapora popytowa, która nie powinna według mnie zostać zanegowana, by ewentualnie można było dalej mówić o kontynuacji tego ruchu zapoczątkowanego w rejonie 2210, więc utrata takiego wsparcia byłaby takim argumentem raczej dla podaży i nie można wykluczyć, że powrócilibyśmy w efekcie do tutaj w okolice 2210. No oczywiście silnym sygnałem kontynuacji ruchu, o tym już wiemy, bo już wiemy, że rynek zareagował w rejonie 2769-93. To jest ciekawy przedział cenowy. Właśnie tak jak powiedziałem przed momentem, no tutaj bazą jest zniesienie 50%, środek tej czarnej świecy, to gdzieś w tym rejonie ten klaster podażowy występuje na wykresie, więc pokonanie takiego oporu byłoby dla nas wskazówką, konkretną informacją, że popyt zamierza kontynuować ten swój marsz zapoczątkowany w okolicy 2210. Tyle na razie z mojej strony. Bardzo dziękuję.